proszę opowiedzieć o wypadku syna. Mój syn jest 12 czerwca wypadek. Nie wiem, jak dokładnie to było, bo złamany w różnych miejscach, bo nie dotarł do Krakowa, bo był operowany, więc... Dwa i pół życia walczyli o życie. W tej chwili zagraża. No, w tej chwili to rehabilitacja. Rehabilitacja i nas. Poci się co chwilę, więc wiadomo, że to ciało jest pierwszy stan mojego odleczu. Potrzebny jest budzeń, stabilizacja głowy i lęku. Paradoksalnie u nas ten budzeń można otrzymać w dniu wypisu do szpitala. Ale tak jak tutaj mamy na Olszewskiego szpital, który takiego pusta nie posiada. A tak naprawdę cała rehabilitacja, ona odbywa się na dole. Więc ani nie zejdzie po schodach, trzeba go zwieźć na dół. A normalnym pustu się go nie zwiezie, ponieważ nie utrzyma głowy. I to jest takie, no właśnie, właściwie błędne koło. Bo owszem, ja ten wózek, jak gdyby dotację dostanę do niego, bo specjalistyczny wózek właśnie stabilizujący plecy i głowę, a w granicach 4,5 tysiąca kosztuje Teflon i NFZ. Takie wózki kosztują 7 do 9 tysięcy, więc następną część będę sobie już musiała sama kupić. Ale ten wózek to już mi jest potrzebny, po to, żeby go zwieźć na salę na dół. To są też olbrzymie koszty rehabilitacji. Tak, bardzo duże koszty rehabilitacji, 2,5 tysiąca miesięcznie. Faktury, które zbieram, nie chcę tego dopierać, to jest wyświetlenie po prostu, żeby to sprawować. Czyli tego jednego rozwoju będę mogła odwiedzić, czy po prostu śledzić. Pani i syn pewnie byliście ubezpieczeni. Jak to możliwe, że leczeniem chłopaka, no jak widać, spada na pani barki? Składki w formie max, ale ta opieka i to, co daje NFZ, to jest minimum. To praktycznie nic. Bo wszystkie środki jakieś potrzebne, to trzeba kupić. Tak jak dają w szpitalu pampersy. Pampersy są najgorszej jakości, jakie mogą tylko być. Ponieważ on ma odleżynę na kości ogonowej, więc nie mogę foliowych pampersów, ponieważ zacznie się to tworzyć. To zamiast się goić, zacznie się powiększać. I znów dostanie ten sam problem, który był, że wszędzie wszystkie ośrodki mi odmawiały przyjęcia na rehabilitację, jak Repty, jak Zakopane, ponieważ jest odleżyna. Oni by chcieli po wyleczeniu odleżyny. Ja uważam, że tą odleżynę, którą miał, bo miał ogromną wielkość, średnicy 7 cm, wyleczyliśmy w 1,5 miesiąca, ja to od roku do roku. Czyli ja uważam, że to jest ekspresowe. Jak to w Krakowie, jak to w Krakowie? Jeżeli ktoś tam chciałby zmienić,
jak, no jak obca osoba. Mówimy o Oświęcimskim Szpitalu, bo syn też leżał w hospicjum przez... Tak, ale to tutaj Oświęcim, jak już zauważyłam, to się zatrzymał troszeczkę tak w komunie. Zmieniło się zupełnie podejście do na świecie. Pacjenta. Przede wszystkim, czego tutaj jeszcze tego nie ma. Syn miał pasję. Syn miał pasję przede wszystkim klejenia modeli kartonowych z panem Pawlicą z szkoły nr 2, który był jego wychowawca. Pamiętam, że wyjeżdżali niejednokrotnie na różne zloty, pokazy, gdzie zdobywał pierwsze miejsca. No a potem tą pasję przerzucił jak gdyby na samochody. No i to była jego największa pasja. Dziadkowie mu kupili Forda kabrioleta, ale on to go głaskał z każdej strony, coś sobie tam wprawiał, coś sobie poprawiał, także no to było jego życie. Kiedy ma pani nadzieję znowu porozmawiać z synem, może wybrać się z nim na spacer?